Kultura na boku. Artystyczna scena w prywatnym salonie w kamienicy w centrum miasta. Kultura na boku powstała dlatego, że nie było takiej oferty w Bełchatowie? Poniekąd tak. Ten pomysł kroił mi się już dawno, kiedy podglądałem działania agencji pewnej artystycznej, która w Łodzi, w kamienicy na Pogonce organizuje koncerty domowe. I pomyślałem sobie, że to jest do zrobienia, tylko trzeba mieć miejsce. Potem ten pomysł pomału się rozwinął, kiedy zamieszkałem na krótki czas na ulicy Bocznej i tam pomyślałem, można zrobić kulturę na boku, bo ulica Boczna. A kiedy już tutaj się sprowadziliśmy w to fantastyczne, centralne lokum w Bełchatowie, dzięki współpracy z gospodarzami udaje się robić to w takim wymiarze jak teraz. To jest przedsięwzięcie, które właściwie stworzyło to miejsce. Kiedy zobaczyliśmy to mieszkanie, stwierdziliśmy, że trzeba wykorzystać jego potencjał, że ono wręcz zaprasza do tego, żeby organizować tutaj imprezy. Poza tym moja prywatna teoria na ten temat jest taka, że tutaj były duchy, które dopraszały się uwagi. Myślę, że już ich teraz nie ma. Natomiast nawet obecność tych duchów potwierdziła kompetentna osoba, więc no może to moja bajka, może nie, nie wiem. Mhm. W każdym razie wizja musiała poczekać na realizację kilka lat. Pewnie, może nawet to nie było tak, że żyliśmy tą wizją cały czas, ale w końcu okazało się, że ona ma się stać. Dla mnie na ten czas, bo jest to niedawno, idea powstała, tam te dwa lata ponad trochę, jest to sposób na życie. Ewidentnie. Jakaś pasja, możliwość realizacji marzeń, które miałem zawsze, czyli organizowanie wydarzeń kulturalnych, brania w tym udziału, kreowania tej rzeczywistości kulturalnej w moim otoczeniu, w mieście, a może gdzieś dalej, bo może się okazać, że to pójdzie dalej. Od czasu do czasu zostaje otwarty. Szybciutko wtedy zamieniamy salon, w którym normalnie mieszkamy, na salę widowiskową. Przenosimy stół, nawet już mamy taki dobry teraz patent, bo stół jest dosyć ciężki. Mamy już teraz sposób, jak to zrobić, żeby nic nie uszkodzić ani stołu, ani ścian, ani siebie. No, bo wiadomo, że prawda, kręgosłup w tym wieku to już czasami lubi płatać figle. No i tak, wstawiamy krzesełka, zaciągamy czarną kotarę, ustawiamy światła i się dzieje. Wczoraj widziałam cię na mieście i serce wcale nie zadrżało. Niektórzy nie mogą trafić i muszą nas szukać. Ewentualnie posiłkujemy się sąsiedztwem, które się zrobiło sławne, czyli restauracją Makarony Kawa. Jak mówimy, że tam, gdzie makarony kawa, to wszyscy wiedzą. Ale dotarły do mnie też takie sygnały, że są osoby, które krępują się, żeby nas odwiedzić, dlatego że to jest prywatne mieszkanie. No tak, no nie chcą wchodzić w prywatną przestrzeń. Czy ja? Nie chcą wchodzić w prywatną przestrzeń. Ja serdecznie zachęcam, żeby porzuciły ten schemat i żeby zaryzykowały i przyszły. Wiele osób się zdecydowało, mam nadzieję, że nie żałują. Myślę, że jest. Gdybym tak nie sądził, pewnie byśmy tego nie robili. Ale to jest tak, że trzeba przyzwyczajać tą widownię takimi małymi kroczkami, czy to jest tak, że to jest od razu boom? Mam wrażenie, że trzeba, ponieważ ostatnie nasze spotkania z ludźmi pokazują, że sporo osób może przyjść naprawdę fajnie i może być ich dużo. Natomiast początki były różne i występowały też postaci tego świata muzycznego dość znane, a jednak nie był zbyt duży odzew. No, my też
mamy okrojone możliwości, jeśli chodzi o przyjęcie publiki, więc trudno wyczuć, jak bardzo rozreklamować wydarzenie, żeby ono nie przerosło naszych możliwości. Ale jeśli chodzi o potrzebę prezentowania alternatywnej kultury, uważam, że jak najbardziej. Bo w moim pojęciu, nawet jeśli skończyły się czasy komuny, to pewna mentalność i pewien sposób prezentowania i pokazywania rzeczywistości się wcale nie zmieścił. My wyszliśmy z komuny, komuna z nas niestety nie wyszła i nadal uwielbiamy wiece, propagandę, uwielbiamy pikniki, jakieś takie akcje pod tytułem promocja. I to jest bardzo często tak, że świąt już brakuje na to, żeby się wydarzenia kulturalne mogły dziać i najlepiej jak one się dzieją tylko z jakiejś okazji. Bez, no to tak, a jak to? No trzeba zaraz to pod coś podpiąć. My staramy się robić coś, co zupełnie nie ma związku z żadnymi świętami, z żadnymi okazjami, z hucznymi obchodami. To ma być totalnie wynikać z serca i z potrzeby człowieka, a nie dlatego, że gdzieś tam dostanie zaproszenie z takiej, a nie innej okoliczności. Zapraszacie ciekawych ludzi, to są wasi przyjaciele, wasi znajomi, oni chętnie decydują się na to, żeby dawać takie bardzo jednak prywatne, salonowe koncerty? Chętnie się decydują, wydaje mi się, że chętnie. To są nasi znajomi, to są osoby, które poznaliśmy podczas różnych wyjazdów związanych właśnie z piosenką literacką, podczas festiwali. Zawsze takie wydarzenia właśnie są dla nas okazją do tego, żeby nawiązać nowe kontakty, jakoś z niektórymi ludźmi załapujemy wspólną falę i te osoby bardzo chętnie zapraszamy. No, zapraszamy te osoby, które nas lubią i które my lubimy. Odbywa się to na zasadzie wzajemnej sympatii. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, bardzo dobrej i może to jest jeden z najważniejszych takich elementów tej działalności, że my nie musimy. Że mamy ten komfort. Nie, chyba nie możemy wszystkiego, ale... Ale to, co robicie, to, ale to co robimy, tego, że możecie, a nie my to, że musicie. Tak, my to możemy robić. My nie musimy tego robić, my to bardzo chcemy robić. I to jest wielka zaleta tej działalności właśnie w takiej formie. Robię się sentymentalny, ruszam do przodu tyłem, zaczynam tęsknić za miejscami, w których nigdy nie byłem. W horoskopie piszą, że winna temu dziewczyna i to nie byle. Nadzorujesz telefon, kolejna odeszła, a kobieta nie wraca, jak nie cofa się przeszłość. O tym śpiewają gwiazdy i szumią brzozy, tę jedyną ciężko rozpoznać. Kiedy serce krwawi,
jak otwarta rana. Wówczas droga do piekła jest gwarantowana. Miałeś spotkać mnie szczęście, chyba znów sobie zwlekam. Ten klub ma dziwną nazwę, nie wiem, kto ją wymyślił. Mówisz, że jest tu zimno i rzeczywiście trochę więcej ciepła tym ścianom nie zaszkodzi. Ale skłamałbym, mówiąc, że wiem, o co chodzi. Lecz gdybym był żeglarzem, to wziąłbym cię na statek, by razem stąd odpłynąć tam, gdzie wciąż króluje lato. O tym mówią drzewa, tak milczy każdy kamień, tak twierdzi moja harmonijka, a harmonijki nie kłamią. Nic nie posiadam i nie chcę nic więcej, póki te jedyne. Żyję w tej piosence. Było czytanie performatywne sztuki Chinatown autorstwa Piotrka. Była też taka impreza, którą zrobiliśmy we współpracy z Kulturą Niepodległą. To były urodziny Niepodległej 11 listopada. Okazało się, że to było przedsięwzięcie, które odbiło się dość szerokim echem. Nagle na Facebooku okazało się, że transmisję na żywo oglądało ponad 2000 osób. Mieliśmy tutaj gości, może to przedsięwzięcie na największą skalę. Gościem był Max Cegielski. Również osoba będąca z drugiej strony, może nie tyle, że z powodu tego, że gości u nas w prywatnym domu, ale dlatego, że jest tak blisko publiki. To jest bardzo specyficzna sytuacja. Można zobaczyć, czy się wczoraj golił, tak? Czy zmienił skarpetki, to wszystko będzie wiadomo. I to jest bardzo specyficzna sytuacja. Ona jest dziwna dla wszystkich chyba, ale jest wyjątkowa przez tą właśnie bliskość, przez to, że możemy być tutaj wszyscy razem jak w domu. Bo często zostajemy później trochę pogadać, raz jedni, raz drudzy. Więc to nie zawsze jest tak, że odbywa się koncert już, ale jest taka atmosfera bardzo ciepła. Kasia z Piotrem tworzą biuro tłumaczeń. Wspólnie występują, razem tworzą. Świetnie się wpisujemy w ten krajobraz, myślę. Właśnie wpisując się w ten krajobraz i po raz kolejny wykorzystując potencjał tego salonu, chcemy zaprosić Państwa wszystkich na koncert charytatywny, podczas którego będziemy gromadzić środki na pomoc Julii Spalińskiej.
I mamy nadzieję, że jakoś nam się uda przyczynić do jej powrotu do zdrowia. Bym zapytała o samo biuro tłumaczeń. To jest zabawa tekstem, zabawa muzyką, zabawa słowem. Te teksty, po które sięgacie, to są teksty wielkich, uznanych twórców. To są też i wasze teksty. To są, ja najbardziej lubię wykonywać nasze teksty, to znaczy wiele tekstów i muzyki Piotra, kilka utworów moich, kilka tekstów moich, bo muzyka też jest akurat Piotra do tych tekstów. Zdarza nam się sięgać po takich autorów jak Grochowiak, Bursa, Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski. Od czasu do czasu chętnie. Tak, mamy bogaty repertuar i my byśmy mogli bardzo długo śpiewać i mamy z czego wybierać, ale najbardziej i trzon naszego programu stanowią utwory autorskie jednak. Ponieważ lubimy się wyrażać i też to jest wielki komfort w życiu, mieć taki obszar, taką dziedzinę, w której można się swobodnie wyrażać. Ja uważam, że to jest bardzo zdrowe i potrzebne. Chcemy zorganizować takie granie i tu my wystąpimy z Kasią, Biuro Tłumaczeń, być może z naszym nowym współpracownikiem, co będzie niespodzianką dla młodych ludzi, ich tu szczególnie zapraszamy, takich 17-latków, żeby zobaczyli, co mogą robić starzy z młodymi. I to będzie akcja, chcemy trochę pomóc Julii Spalińskiej w leczeniu. Mam nadzieję, że uda nam się sięgnąć do kieszeni i do serca ludzi. Bardzo dobrze się uzupełnia, ponieważ jako Biuro Tłumaczeń my występujemy na różnych scenach, bierzemy też udział w przeglądach, może już nawet w tej chwili ja osobiście nie po to, żeby coś tam wygrać, choć byłoby miło, ale też bardzo dużo ludzi ciekawych się poznaje z kręgu piosenki i twórczości takiej literackiej, kabaretowej, piosenki autorskiej, poezji śpiewanej, takich, których możemy tutaj później zaprosić i gościć, bo no, w tych warunkach też nie każdą formację można przyjąć. A prezentowanie piosenki autorskiej, kabaretowej, literackiej to jest no, w tej chwili główna nasza jakby działalność i to bardzo dobrze się uzupełnia. Mam czas na głupie myśli o niej. Mam czas na oczy pełne gwiazd. Mam czas na Meksyk i Japonię. Mam czas. Mam czas. Mam czas, jak inni mają tramy, gdy gnam szmigami śliskich tras. Mam czas, bo wiem, że czasu zadar sobie tylko nie przejmując się tym, że chwile odlatują nieuchwytne jak dym. Dlatego czasem myślę, po co cały ten szał o słusznym i niesłusznym Bogu, jak zwał, tak zwał. Mom.
Zegar sobie tyka i nie głowi się nad odwieczną dialektyką, czy ktoś zniósł się, czy spadł. Dlatego często myślę, czy jeżeli tak raz na zawsze zdjąć zegary, czy pozostałby czas. Mam czas na randki i rozstanie. Wciąż trwam, choć wiem, że nie ma szans. Tak więc mnie proszę nie poganiać. Mam czas.